Myślę, że najbliższe lata będą upływały nam na interesowanie się innymi branżami niż IT. Nie chcę twierdzić, że dzisiaj jest tylko robione IT w Polsce w ramach inwestycji w VC, natomiast jest to widocznie kierunek dominujący. Co wynika z tego, że dopiero się uczymy, że IT jest trudne, ale relatywnie najszybsze do skomercjalizowania. Natomiast myślę, że stopniowo takie inicjatywy jak BridgeVC, w ramach którego powstaje Pitango Investing Ventures, będą otwierały drogę i oczy różnego typu liderom tego rynku, także na inne branże. Coraz częściej, myślę, widać w Polsce takie pierwsze oznaki zainteresowania branżą medyczną, ale nie IT, tylko właśnie twardych urządzeń bądź leków. Natomiast to wszystko jest w powijakach ciągle jeszcze. Dopiero się uczymy. Myślę jednak, że dzięki takiej żyłce przedsiębiorczości, która w Polsce jest ewidentnie widoczna, dzięki tej zdolności do nadrabiania zaległości i tych różnic między chociażby Polską a resztą bardziej rozwiniętej części Europy, pokazują, że będziemy tę różnicę zasypywali naszymi własnymi kompetencjami i ciężką pracą.